Artur Gałach po raz kolejny zwyciężył w turnieju tenisa ziemnego o Puchar Burmistrza Łukowa. Zawody zaliczane są do klasyfikacji generalnej prowadzonej przez Polski Związek Tenisa Ziemnego Amatorów i Seniorów. Turniej był rozgrywany w trzech kategoriach wiekowych. Powyżej 45 lat, powyżej 55 lat oraz Open. Przyjechało do Łukowa 39 zawodników z całej Polski, bo są i zawodnicy z Warszawy, z Lublina, ze Starachowic, z Jarosławia. Także można powiedzieć, że frekwencja nam dopisała, pogoda również nam dopisała. Z Łukowa brało udział 8 zawodników. Widzę w łukowskim tenisie, że jest duży postęp. Bo jeszcze pamiętam kilka lat temu zawodnicy od nas z Łukowa nie potrafili się przebić i przegrywali w pierwszej, w drugiej rundzie. Dzisiaj to już zdecydowanie nawiązują równą walkę i dochodzą już do wyższych szczebli turnieju. W sumie rozegrano ponad 40 meczów, także to jest bardzo duża ilość. Dzisiaj odbywają się półfinały i finał. Pan jak zwykle w finale. No, jak zwykle, szczególnie w Łukowie nie mam co ukrywać, że mi idzie dobrze, a w ogóle ten sezon mam bardzo udany. Aktualnie jestem 5 w rankingu Polskiego Związku Tenisowego w swojej kategorii oczywiście wiekowej, także sezon uważam za udany, zdrowie dopisuje, także nie ma co narzekać. Mówił Pan o progresie w tenisie w Łukowie, może dzięki kortom, które są dostępne już miejskie. Oczywiście, to właśnie budowa kortu między innymi była po to, żeby zaszczepić wśród młodych, szczególnie dzieci, ale również i dorośli korzystają z tych kortów. Mamy w Łukowie także 5 grup dzieci w różnym wieku, szkolą się, zajęcia są, cieszą się dużą popularnością. Nawet już mamy za dużo chętnych, ale staramy się nikomu nie odmawiać i ja jeszcze raz ze swojej strony namawiam chętne dzieci, rodziców, żeby odwiedzali łukowskie korty miejskie, również grali, a szczególnie, tak jak mówię, zależy nam, żeby wszczepić to dzieciom, żeby w przyszłości reprezentowali godnie. W kategorii Open zwyciężył lider klasyfikacji ATP Tomasz Moczek ze Skarżyska Kamiennej. Pokonał on w finale Karola Kusio z Pionek. W kategorii powyżej 45 lat wygrał Maciej Nowak z Warszawy przed Andrzejem Moczkiem i Piotrem Hordyjewskim. W finale kategorii 55+, łukowianin Artur Gałach zmierzył się z Januszem Cachem z Jarosławia. Przyjechało sporo zawodników z całej Polski. Ja gram w kategorii plus 55, chociaż moja kategoria to jest plus 60. I proszę sobie wyobrazić, że z kategorii plus 55 jest 4 zawodników z pierwszej dziesiątki w Polsce. No świetna atmosfera, bardzo ładna pogoda, 24 stopnie. I świetna organizacja turnieju. I dziękuję właśnie mojemu koledze Arturowi Gałachowi za tak wspaniałą organizację. Trzeba powiedzieć, że to jego zasługa. Spotkaliśmy się w finale. Słyszałem właśnie tutaj przed chwilą, Artur mówił, że udany sezon, ale powiem tak, do dzisiaj. Dzisiaj zamierzam z Arturem wygrać. Wygra lepszy, zobaczymy, ale zamierzam wygrać. Nie spełniła się przepowiednia pana Janusza Cacha. Artur Gałach pokonał go w 2 setach 6-0 i 6-4. Podczas zawodów odbyło się także uroczyste zakończenie Łukowskiej Ligi Tenisa Ziemnego. Zwycięzcą został Robert Jaraszek. Jedną z organizatorek ligi była pani Agata Wojciuk. Łukowska Liga Tenisa Ziemnego Single 2018 była pionierskim przedsięwzięciem. Miała na celu zintegrować nasze środowisko tenisowe, jako że zawsze tworzył się jakieś grupki, a chcielibyśmy, żeby jednak to środowisko tenisowe było mocno zintegrowane, żeby każdy z każdym miał możliwość zagrać i lepsi z gorszymi. Wzięło udział 21 zawodników, bardzo dynamicznie to wszystko przebiegało, rozegrano bardzo wiele meczów, bardzo emocjonujących, na wysokim poziomie. Okazało się, że ten poziom naszego łukowskiego tenisa jest coraz wyższy z każdym rokiem. I są możliwości w Łukowie, są korty, są nowe miejskie korty, są ludzie, którzy potrafią tego tenisa nauczać. Tenis jest dyscypliną, która świetnie rozwija koordynację, wytrzymałość i na pewno bardzo dużo daje takim młodym osobom determinacji do tego, żeby się coraz lepiej rozwijać. Także warto, myślę, że zachęcić rodziców, żeby podstymulowali trochę dzieci, żeby ten tenis coraz lepiej się rozwijał. Mamy świetne wzorce, choćby Agnieszkę Radwańską, prawda? Także zapraszamy. Świetnym wzorcem również jest Pani. Została Pani mistrzynią świata lekarzy.
Tak, w tym roku wreszcie się udało, w tamtym roku srebro. Właśnie wróciłam w nocy z Malty, gdzie odbywały się Światowe Mistrzostwa Lekarzy w tenisie. No, w upale, w trudnych warunkach, na twardej nawierzchni udało się złoto w singlu, złoto w mikście i brąz w deblu. No i w drużynówce nasze kobiety srebrny medal, wręczony przez samą panią prezydent Malty, także naprawdę niesamowite emocje. Generalnie całe Mistrzostwa Świata to około 300 zawodników, mnóstwo byłych zawodniczek. No, najcięższy mój mecz, 3 godziny z Amerykanką 26-letnią, przy olbrzymiej publiczności, właśnie w Pucharze Narodów. Udało mi się w super tiebreaku 11-9, także naprawdę super, jestem szczęśliwa, bardzo zadowolona.